Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Domki Pera. Kochani, jesteśmy po aktualizacji 2.2. Added two very strong late game monsters. Jakieś skaraby, kurde, i stagi. No i inne rzeczy można sobie tutaj zobaczyć też. Natomiast, kochani, my kontynuujemy naszą grę. No właśnie, wydaje mi się, że teraz zaczniemy sobie z mieczem, kopułę i... No, znawcy nie mamy niestety, więc trudno. Inżyniera trzeba będzie mieć. No właśnie, i to będzie wyglądało coś takiego. Trzeba będzie po prostu ciachać i tu napełniamy ten jakby miecz. Można go wystrzelić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy ja chcę gadżet taki? Tak, nie mogę innego, dobra. W takim układzie rozpocznijmy sobie. Zagramy sobie na trudnym i na mapie średniej. Nie wiem, czy brutalnego uda nam się, kurde, dziabnąć. Znaczy... Spróbujemy, nie? Spróbujemy na brutalnym, na średnim prawdopodobnie. No i zobaczymy. Natomiast tutaj mamy, właśnie jak mówiłem, miecz, więc to będzie trudny, duży i... No i zobaczymy, jak to, kurde, wyjdzie. I czy wyjdzie. To różnie bywa. Znaczy, no póki co na próby miałem 100 na 100. 100% w sensie. O. Dobra. Okej. Okay. Im szybszy zamach mieczem, tym większe obrażenia. Aha. Ciach. O kurde. Okej. Okay. Dźgnięcie. Wydłuż miecz i dźgnij odległych wrogów. Oko. Odbij. Użyj podkładki tarczy miecza. Pium. Tej, spoko. Aby zatrzymać pociski, nawet je odbić. Czyli pewnie to będzie później. Dobra. Co my tu mamy w ogóle? Czyli to jest standardowo. Tu jest standardowo. I tu mamy ten nasz miecz. Czyli na początku mamy poprawę cięcia. Zwiększa siłę i szybkość cięcia mieczem za szóstkę. To jest precyzyjne dźganie. Tu natomiast mamy długie dźgnięcie. Zwiększona siła dźgnięcia i możliwość prowadzenia ostrza w locie. Okej. Okay. Zasięg 1500. Szybkość cofania. Odnowienie wydłużenia. Większy rozmiar grotu. Bo tu jest albo, albo. Pozwala dźgać szybciej i częściej. Dźgnięcie, czyli to po prostu wysunięcie, nie? Natomiast tu jest długie, a tu jest odbicie. Zwrotność miecza jest niestety minus 1 i odbicie pocisków energetycznych. Może to być dobre. Zobaczymy. No i niżej mamy naszą tarczę. OK. Dobra. W takim układzie lecimy... O kurde. Moment, właśnie muszę sobie przypomnieć, jak to się, kurde, robiło wszystko. No i inaczej wygląda ta kopuła, oczywiście. Możemy przegrać, słuchajcie. To nie jest tak, że ja tutaj jestem, kurczę, jakimś, nie wiem, niesamowitym znawcą tej gry. To jest moje po prostu trzecie podejście. I tyle. Natomiast, jak mówiłem wcześniej, też się co nieco podpatrywałem. O kurde. Dobra, tu już się zaczyna robić trudno faktycznie. Dosyć twardy ten kamień jest. Trochę w lewo, trochę w prawo. Nie mam pojęcia, kiedy będą robaczki. Dobra. Weźmy po prostu to. I tyle, bo wydaje mi się, że już tam się coś dzieje. Dobra, to jedno zostawmy, bo się tam zablokowało. Natomiast myślę, że z tego... Dobra. Weźmy ulepszenie. Chciałbym ten miernik bliskości wroga. No właśnie. To na początek. Mamy natomiast 3 jeszcze. Wytrzymałość konstrukcji. Myślę, że tego nie potrzebujemy na razie. Czy tutaj coś jest? 6, 6, 5, 5. Nie. 4 i 2 też nic. Dobra. Jak to wygląda? Ciach. Dźgnięcie pod RT jest. Aha. Okej. Okay. No trzeba będzie to, kurde, na pewno ulepszyć, bo to nie może być tak, że kurczę. Nam goście tutaj ciachną nas parę razy. Dobra, to zaraz weźmiemy. O, jest kobalt git. Tylko jeden niestety, smutek.
Podobno w tej aktualizacji było również coś takiego, że trochę zasobu będzie więcej chyba przy bazie, czyli właśnie tu przy powierzchni, powiedzmy. Na razie idę tak spatrzeć w lewo, w prawo. O! O, o! O kurde, dobra. No, 4 to jest max. Wrogowie już nadchodzą, więc pozwolę sobie to przesunąć bliżej. No, come on. Już nie chcę tego zostawiać, ponieważ... O kurde, biegnie typek. Dobra, ale możemy sobie ulepszyć coś. Mamy 7. Więc to jest poprawa cięcia. I tu jest albo ciężka klinga, potem poszerza i wydłuża ostrze. Zadawało większe obrażenia, spoko. Obrażenia od cięcia większe i obrażenia od dźgnięcia większe. Albo... Zwrotne, utrata szybkości po cięciu, szybkość miecza, obrażenia od cięcia króciutkie, zwrotność miecza. No to jest albo więcej obrażeń, albo szybsze. Spoko. Natomiast wydaje mi się, że po prostu weźmiemy teraz szybkość, siłę, zwrotność miecza plus 1. No. Walka, ciach. Okej. No myślę, że to był dobry pomysł. Dobra. To wrzućmy tu. Nie chcę, żeby to spadało ze mną. No, trzeba będzie na pewno, kurde, poprawić sobie wydajność tego wiertła. To jest tutaj, tak, tak. Jest woda. Git. W sumie to zostawmy. Dobra, na razie więcej nic chyba nie zrobię. Wezmę to i wezmę ten ostatni. Stąd. Minerałek. Nadal się, kurde, nie dowiedziałem, jak się nazywają. Dobra. To nam zjadło. Mamy do 4. Wiecie co, weźmy sobie chyba... Tak, to weźmy. Dobra. Żeby go dźgnąć. Aha. To musiałbym mieć... Ciach. No to muszę... Aha, mogę sobie ten... Dobra, czaję. Muszę przytrzymać to po prostu, bo ja tak to, kurde, nacinałem raz. A, może to przytrzymać po prostu. Dobra. Mamy lepsze wiertło. Więc teraz powinno nam to pójść ciutkę szybciej. Dobra. 4. Nie wiem, ile kosztuje prędkość. Czyli nie wiem, czy prędkość, czy kurczę bardziej siłę. Bo tak to... No, chyba siłę. Bo tak to jesteśmy w miarę... Znaczy w miarę szybcy. Trochę. No, zwłaszcza, że siła też jest na 4, więc... Więc weźmy już. No, raczej już nic nie zdobędę, więc... No właśnie, jak widać, kurczę, większa siła to jest większa prędkość, a zwłaszcza, że nie chodzi mi o samą prędkość jako taką, tylko właśnie prędkość przenoszenia tego wszystkiego, nie? Więc... Dobra. Jestem. Ach! Właśnie, bo to odbija. O, odbija, dobra. Znaczy, powstrzymuje w każdym razie. Dobra, jedno dziabnięcie wystarczy.
Czy mamy tu jakieś te? Nie walka. Punkty mocy nie. Możemy się naprawić, ale nie wiemy ile. Dobra, trudno. Dobra, pojedźmy tędy. Wie tu. O! Git 3, kobalty. Bardzo ładnie. Tu nic nie ma. Tu będzie koniec, pewnie. O! O kurde, dobra, dźwigu takiego nie mam, ale... ale 5 mogę wziąć. I za chwilkę być może zdążę. Dobra, weźmy trochę mniej. Weźmy 4. Nie to, to. To bym chciał zobaczyć. Dobra. Jaką mamy wartość? Nie, nie zdążę. Ładnie. W sumie moment, bo my, nie walka. Mamy 4 teraz. Wrogów mamy, to mamy liczbę posiadanych. To jest za jedną wodę, kupmy to. I wydaje mi się, że prędkość już trzeba, powoli. Bo już ciutkę niżej schodzimy. Wody akurat chyba aż tak nie potrzebuję. Natomiast szybko zejdźmy tu. Dobra. O, artefakt. Pomniejszy. Dobrze. Dobra, dobra. Nie wiem, czy coś kupię. Za 3, ale... Ale może. Dobra. Zobaczmy, co za artefakt mamy. Jest sporo gier, spoko gierka, tylko właśnie... Nie wiem, czy się nie nudzi za szybko. Znaczy, taka w sensie, wiecie... sonda. Wysyła impuls ujawnia pobliskie zasoby. No. Kurde, albo winda. Wydaje mi się, że winda. Jeżeli to jest duża mapa, to będzie nam przydatna winda. No. Dobra. W sumie, czy ja mogę coś tu kupić ewentualnie za 3? No jest to ewentualnie, ale nie wiem, czy to się opłaca. Jest. Wykorzystuję wodę, aby ręcznie. Nie. Może chociaż windę. Kule. Winda strażnika. No. Kupmy to od razu. Dobra. Ciekawe, jak mam tamtej ciapnąć. Dobra. Git, ale faktycznie trzeba będzie chyba się naprawić. No. Dobra, mamy kulkę, znaczy windę. Więc można jej użyć do kulki. Czy kulki użyć do... Co? Nie, no windę. Windę chciałbym użyć. Dobra, jako że jest winda, no to lecimy na dół. O. O, 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 o. Ulela. Dobra. No wracając, zabierzemy część kulek, ale tak jak będzie jakaś kulka szła.
Tak mamy prędkość w windzie większą, więc spoko. O, o, o. Git. Dobra, kulka zabiera. Szybko, szybko, kurczę. Pytanie, czy... Tak, to trochę też zabija. No niestety. Ale coś może w tarczę, kurczę, pójdziemy za chwilkę czy coś. Dobra. Tu jest tu, więc ja muszę iść tutaj. Mam nadzieję, że te kulki pozabierają nam. Trochę. Jest kobalt git. Weźmy ten kobalt ze sobą. Właśnie nie mam specjalnie strategii tutaj na odkrywanie tego. Wiem, że... O. O kurde, mega. Wiem, że tutaj muszę mieć po prostu dwa... grubość muru dwa, bo widać wtedy z góry i z dołu. O. Dobra, pozabierajmy to, bo kurde, faktycznie to jest, nie wiem, która fala, ale robi się mało bezpiecznie. Nie wiem, czy zabiorę to. Nie. Dobra. Niech tu zje. Mamy wytrzymałość plus 300, ale bardziej myślę, że w regenerację warto by pójść. No i właśnie, pytanie, czy długie dźgnięcie, żeby dłuż daleko, czy szybkie? Szybkość wycofania. Wydaje mi się, że to jest lepsze. Tu mamy odbicie w ogóle, to jest 11. Bo mógłbym ewentualnie iść w długą klingę. Szybkość miecza obrażenia troszkę większe. W ciężką. No bo jest potem albo długa klinga dwójka, albo ciężka klinga. Elektryczna w ogóle potem. O kurde. Okej. Okay. Mhm. Nie wiem, czy kurczę. No właśnie, czy nie pójść troszeczkę jednak, tylko to jest 10 nam zostanie. Nie, no wolałbym kurde pójść w klingę na początek, więc. Czy ja jestem taki, kurde... Wiecie co, pójdziemy w ciężką. Ja nie jestem dobry aż taki. O kurde. Czy to ciachnę? Ale przynajmniej odbiję. No trudno. Dobra, jeden zabity. Dobra. No biją nas tu trochę. Dobra. No z tym mieczem tragedii nie ma, wiecie co? No. Tu mamy szybkości na jedynce. Nie, zostawmy to. Tu jest jedna, druga, trzecia. No chcę iść na tego, na samo dno, żeby później móc wiedzieć, gdzie to dno jest. Co to za robak? Czy jak będzie mega ciężko się dokopywać, to przestanę kopać, ale być może coś... No, tu jest ciężko, dobra. To potrzebujemy
Dwójki. Dobra. Mamy 10. To nam zje. No tu jest miecz. Ewentualnie za 10 właśnie. Można iść albo... Właściwie nie. Długie dźgnięcie 6. I to jest większy rozmiar. Zwrotność miecza co prawda jest mniejsza, ale odbicie pocisków? No to zaryzykować, że tak powiem, bo tutaj możemy pójść w to przyspieszone odbicie. Czy ja wiem. Mamy 7. W tę kurde tarczę bym poszedł. Albo nadlatujące pociski, to wiemy. To raczej to, tylko nie mamy wody. Jednej. Tu jest winda strażnika większa, wydajność, więcej zasobów, to nie. W ogóle poruszałem się szybciej, to też bez sensu. No chyba, właśnie nie, nawet wiertło teraz nie pójdę, kurde, dobra. To ewentualnie regeneracja. Activate on getting more damage than 400 HP-ków. Nie wiem, czy to było. To jest chyba zdolność tej kopuły, dokładnie tej z mieczem. No. No to jest wytrzymałość plus 300. Zawsze, ale nie. Dobra. Jeszcze zdążymy chyba gdzieś po prostu tutaj pójść. O, właśnie. No. Opłacało się. No właśnie, warto. Warto jednak mieć ten na 2, bo można przeoczyć. Dobra. Tu jest pauza, jak widzicie, na samej górze, więc dlatego mamy więcej czasu na namyślenie się. Ile mamy? 12. Może coś z tym kurde mieczem faktycznie, bo mamy albo długie dźgnięcie, albo szybkie. Zwiększona siła dźgnięcia i możliwość prowadzenia ostrza w locie. No to mamy to. Zasięg większy albo... Tu jest szybkość wycofania plus 500. Większy rozmiar grotu i obrażenia od gnięcia plus 10. Tu jest plus 40. Wydaje mi się, że tu pójdziemy. Dobra, i z automatu nam to daje to. Teraz mamy 7. Dobra. No kurde. Okej. Odbiliśmy. A! Ciach. Dobra. Kurde. Spoko. Przepraszam za ten głośny krzyk zwycięstwa. Nigdy nie wiadomo, czy coś będzie tutaj. Dobra, kulki idą. Niech zbierają te zasoby. My natomiast tu jest woda, która się przyda. Zostawimy ją w windzie. Nie, właśnie, czy w windzie ona się tu po prostu... Tak, one chyba zostaną tutaj. Wiem, że jest nierówno po lewej i po prawej, ale już trudno, nie ma to dla mnie większego znaczenia. O, pięknie. Kobalt akurat jest potrzebny nam. Dobra, tu jest koniec. Dobra, tu sobie zróbmy przejście. Tego nie chcę rozwalać. Tak, patrzę na czas. Nie wiem, co to, ale okej. Nie wiem, czy to nie jest to nasionko takie.
Come on, bo już kurde, nie ma czasu. Tak, wiem. Nie wiem czemu ty się tutaj... Wiecie co, ja sobie ulepszę od razu. Znaczy nie ulepszę, tylko naprawię. Okej. Okay. Nie wiem, czy tamtego odbiłem, czy nie. Dobra, czyli w momencie, jak jest walka, nie działa winda, okej. Okay. Wydaje mi się, że była taka sytuacja. Znaczy gdzieś tam napisana podczas próby ulepszenia windy. Mamy 8. Punktów. Zastanawiam się, czy nie pójść trochę w ten. W siłę wiertła. Nie wiem, co to za ten jest, kurde. Ten artefakt tutaj, czy mam go zanieść, czy co mam z nim zrobić? Faktycznie to jest jakieś coś. Nie mam pojęcia, co to. Ale on się tutaj faktycznie ten, kurde, gdzieś... próbuje przypiąć do czegoś. O! Hit. Ulala. Dobra. Szybko. Dobra, dawaj. I windą. No, dobrze, że jestem w miarę niedaleko, aczkolwiek... w sumie nie walka. Mam 3 te, mam 14 w ogóle punktów, więc mógłbym pójść w długie dźgnięcie albo w odbicie. Długość pocisków, więc pewnie większe odbicie. Nie wiem, czy nie zostawić sobie tych pieniędzy jednak. Mamy wodę. Zwiększa wytrzymałość tarczy kopuły. To weźmiemy sobie, bo to jest dobra sprawa. I faktycznie albo prędkość, albo wiertełko myślę. Ciach. Dostał. Okej. No niech ta kurde tarcza się tam w razie czego uzbraja. No bo tu coś kurde widzicie, to jest jakiś materiał kurde, co on tu robi? Się wgryzło to. Dobra, zostawmy to tu. Zejdźmy sobie gdzieś tu. Mamy to lepsze kopanie, tak? Teraz niby. No tutaj jest twardo niestety. Mam nadzieję, że będzie lepiej za chwilkę. Mamy wodę. No, trzeba tu niestety popatrzeć, czy coś się nie ukrywa. Ale widzę, że nie. Dobra, weźmy wodę i przejdźmy tędy i wracamy. No niestety. Słaby lód w tym momencie. No ale tutaj mamy dwa, w razie czego dobra. 4 punkty niby. Bo to nam daje regeneracja
jeśli w trakcie walki zostanie poważnie uszkodzona. Activate on getting more damage than 400. Wiecie co? Wejdźmy to. Może to, kurde, ta regeneracja nie będzie głupia. Okej. Nie wiem, co jest tutaj straszniejsze. Czy ten gościu? Chyba tak. Ten po lewej był straszniejszy. Więcej obrażeń zadawał. Dobra, tu w lewo. W takim układzie jest woda. Tę wodę zostawmy tu. Jest kobalt kit. Dobra, kobalt do naprawy. Pięknie. Ślicznie. O kurde. Pudzian. Z siatkami. Sklepu. Come on. Chyba jedny zostawimy, ale resztę. A ten kobalt przy okazji też będzie troszkę wyżej. Tu jest 6 w sumie. Bo to chyba na dół też szybciej jadę, nie? Jeżeli jestem w windzie. Dobra. No, tu niestety już widać, że atakują nas, ale... Powinniśmy, kurczę, dać radę, albo i nie. Dobra, wiecie co, nie ma co. Ten jeden kobalt niestety będzie musiał. Kurde. Próbuję odbijać te pociski. Trochę. Dobra. Ach. Kurde, zabiją nas tutaj. Nie, to. Ile mam kobeltów? Kurde, mało. A, dobra, trudno. Tutaj nie wiem, co się dzieje. Tu jakieś drzewo, kurde. Rośnie, nie wiem, czy jakieś przeklęte, czy nie przeklęte. Moment, tutaj powinienem. Najpierw. O. Dawaj. Dawaj artefakta. Come on. No tu już mech porasta, czy tam trawa. No i zobaczmy, co za artefakt. Mamy teleport. Albo wytwarza wodę. Nie, no teleport. Dwukierunkowy teleport ze stacją pod kopułą oraz portalem. No. Dobra. Dawaj teleporta. Na sam dół. Znaczy na sam dół, no tam gdzie potrzebujemy. I git. No to na pewno będzie dobra sprawa. Nie wiem, gdzieś tu można go zostawić. Tak. Tutaj przejdźmy tędy. Nie wiem, czy zdążę cokolwiek jeszcze zrobić. Nie, dobra, trudno. Spadamy. Ale przynajmniej teleport mamy, nie? Nie wiem, co to kurde za roślina, czy co to jest. Dobra, w sumie mamy, bo my mamy, kurde, 12 punktów, więc chyba nic nie zrobię ciekawego tutaj. No za 12 punktów nie, to jest wytrzymałość. A, weźmy wytrzymałość, kurde, więcej życia.
Dobra. Próbuję odbić w niego. No. Kurde, giń. Okej. A to teleport w sumie mieliśmy. A to nie był ten? Nie wiem właściwie co to. O kurde. Dobra. Mamy to. Jackpot. Bo ja się z tym raczej nie przeteleportuję. Chyba nie. Dobra, 6. I z tym już pojedziemy chyba. No. Inaczej nie zdążę. Jeden jest nie zaczepiony, więc może go jakoś weźmiemy. Szybko. Chodźcie, 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 chodźcie. Minerałki. Dobra. 9, 10, 11. Kurczę, nie wiem właśnie, czy w udźwig nie pójść. Chociaż mamy 10 tutaj. Długie dźgnięcie, dwójeczka, bo teraz mamy dźgnięcie jedynkę. Ewentualnie jeszcze bardziej zwiększa rozmiar osłonki. No, zwrotność miecza wtedy jest mniejsza, ale... Chociaż mamy 13, może kurde za ten miecz pójść. Hmm. 8, zostanie nam 5, trochę mało. Ewentualnie w człowieka, żeby szybciej łazić. To jest 8, też nam zostanie 5. Ewentualnie w ten teleport. Teleportacja zasobów, ale nie ciebie, nie, no wolałbym mnie. 2 i 1. Dobra. To weźmy na pewno, żeby nie tracić czasu. I to odbicie weźmy, zobaczymy. Trochę w defa. A kurde. Albo dobra. Patrzcie, kurde. Florek. Robaczki. Ach. Dobra, odbiliśmy to. No tragedii nie ma. To z tej strony powinienem iść. Jak już chcę tu. No dobra, pójdźmy tu faktycznie. Chociaż nie, tutaj. Mamy 3. Czy szóstka nam coś da? Chyba nie. Dobra. Tu. Super. Kobalt jak najbardziej. Bierzemy go zaraz ze sobą. Bo mamy mało życia.
O kurde. Dobra, to jest 5. Weźmy jeden kobalt. Czy tam 2. Do naprawy. O, zobaczcie, że się kurde tutaj wygenerował ten. Wiem. No, w prędkość trzeba będzie pójść trochę. Ała! Dobra, czy ja potrzebuję jakąś osłonkę? Wiecie co? Ja się potrzebuję na pewno zregenerować. 12, może w to faktycznie, kurde. Nie, w prędkość chyba. Chociaż zadychę, długie dźgnięcie. No. Kurde. Zobaczcie, regeneracja jest. Nie mogłem trafić typa w ogóle. Dobra. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy ona się regeneruje teraz sama, czy to jest, co to jest. Spoko. Dobra. Jakieś drzewo. To nam zabiera. Git. Kurde, miałem się teleportować, a nie ten. Dobra. Pytanie, czy tam coś było jeszcze? Chyba było. Tu jest woda. Chodź. Dobra, myślę, że nie ma tutaj co mi trężyć. Mamy 6. To nam pozabiera. Niektóre te rzeczy i trzeba będzie... No kobaltów mamy 3. Właśnie nie mam pojęcia, czy to jesteśmy rozwaleni, czy nie. Czy jak to wygląda? Bo to jest regeneracja. 150 regeneruje. Bo miecz mamy, tylko tu jest i tak 12 w tym momencie, więc nic nie zrobimy sobie, jeżeli chodzi o... Chociaż kurde, wiecie co? Ja sobie kupię to. Bo nigdy tego nie używałem. A myślę, że to jest dobra sprawa i weźmiemy sobie w prędkość. No właśnie nie wiem teraz, czemu mamy takie. To. No właśnie, mamy teraz niesamowity celownik. No właśnie, nie używałem tego, więc chętnie bym zobaczył. O co ho? O, bo to wygląda, wiem, ale... Kurde. No chyba, że zeszliśmy na poniżej tam jakiegoś poziomu. I to była kwestia. Że tam jakieś naprawy się zaczęły, kurde, dziać, czy coś. No, wydaje mi się, że tutaj nie ma sensu po prostu. Teraz się wbijać, bo jest za twardą. Musiałbym mieć... lepsze wiertło.
ta kopuła z mieczem lepsza? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Trochę trudniejsza. To na pewno. O kurde. Dobra. 6, 9 będziemy mieć. Nie wiem, czy to styknie, czy nie. Na cokolwiek. Tu jest kolejny ten, rośnie. Dobrze. Dobra. Mam 8 na udźwig większy. Albo 9, wiecie co? Szybciej pociski. No czasami to działa, ale... absorbujące. Nie mam pojęcia, co to jest ten, kurde, co znaleźliśmy, ten artefakt taki dziwny. Jeszcze bardziej zwiększa wytrzymałość na trójkę. No. Bo zabiłem tamtego, nie? Chyba odbiło się, bo już kurde patrzyłem, co inni robią dookoła, bo wiedziałem, że w dobrym miejscu stoję. Dobra. Git. To było tutaj właśnie. Zostały mi 2 kobalty. Do ulepszeń, znaczy do naprawy. A, tylko jeden niestety. Topaz. To 3. Okej. Weźmy jeszcze kilka. I pójdź, mamy jeden tylko, kurde. A, i jeszcze ten, kurde, z tej roślinki. A wycho. Właśnie nie wiem, czy ona po prostu rośnie sobie gdziekolwiek, czy co. Ale myślę, że to jest dobra sprawa. No, zawsze to, kurde, może tam być, wiecie. Przydatna sprawa. 9. No. Osiem nam odbija. Właśnie w to nie poszedłem nigdy, kurde. W sensie w tę tarczę jakoś tak. Użyć na walkę. Nie mam pojęcia, jak to się, kurde, robi. Ale czy chcę tego robić? Doładowana tarcza, doładowana... Aha, bo to jest doładowanie za pomocą wody. To jest teleportacja zasobów. To jest nasza teleportacja. Gdyby było na stać... Nie, bez sensu. Więcej zasobów. Szybkość w windzie. 6. Nie potrzebuję tego aż tak. Dobra. No to nie ma nic ciekawego. Ewentualnie siłę udźwigu. Większą. No, bo tak to kurde mnie nie stać. Nie, to już wolałbym chyba zatrzymać sobie ten. W ramach napierniczania tam. Dobra. Zobaczmy. No mamy tarczę większą. Kurde.
Atle. Dobrze. To właśnie nie wiem, czy przyjęliśmy na klatę. Czy... Odbiliśmy po prostu. Dobra, tu jest jeden. Dobra, idźmy w prawo, nie w tym punkcie. 9, 10, bo patrzę, czy kurde jest sens na przykład szybko polecieć i sobie ulepszyć wiertło. O. Come on. 10. Tu będę miał... Nie, teleport puść. Dobra, nie wezmę tam tego. Kawałka. Dobra, powinniśmy mieć lepsze wiertło za moment. Zobaczmy, co to za artefakt, co nam da. Wybuchowe kopanie albo sonda, wiecie co? Zróbmy sondę. Sondę biorę ze sobą, nie? Dobra, nom. Czy ja mogę to zabrać temu typowi? Nie. Szkoda. Teleporcie choć niżej. Zapominam, kurczę, że jak nie mam zasobów, to mógłbym wejść do teleportu, nie? Dobra. Nie ma co. Nic więcej nie zrobię. Dobra. Tarczę mamy. To nie jest tak właśnie? A może tak, bo powinno być po prostu. No, powinienem kurde tego wypuszczać. Jest ta sonda? Więc nie wiem. Ale mamy kopanie lepsze. O kurde. O kurde. Bardzo dobrze, że ten kopalt jest tutaj. Tędy nie przyjdę. Dobra, ale przynajmniej mamy to. Mam nadzieję, że teraz przetrwamy. Czy ja zdążę? Nie, nie zdążę, kurde. Zabierzmy ten. Czy ja mam dźwig większy? Nie. Czy ja coś tu zrobię? Chyba nie. Dobra, jako że mamy kobalt, to możemy. Prędkość. Wydaje mi się, że udźwig warto by wziąć, ale nie mamy teraz oczywiście. No bo tutaj potrzebujemy 15-20. No. Myślę, że już w ten trzeba pójść powoli. Albo, bo tu jest... Bomba dźgająca. Bomba dołączona do miecza eksploduje przy kontakcie z pierwszym dźgniętym wrogiem. To może być dobra sprawa, słuchajcie, jak na przykład 15 tam biegnie tych robaczków. To może być dobre. Dobra. Aha. Kurde. Dziabnąłem go, ale...
No. Dobra, jak to się brało to? Czy nie brało się? Tutaj są nasze rzeczy. Tam oblazły te robaki, kurde. Wiadomo, że to są tylko takie. Narracyjne, chciałem powiedzieć. Dobra, zabierz. Nadal nie. Dopiero teraz się mogę ruszyć. Dobra, zostawmy to. Akurat będzie. Tam jest 5-6 będzie. Tutaj mamy też 6, to jest 12. I 7 plus tu. O, te 6 sobie weźmiemy od razu do bazy. No to nie ma co, bo zaraz przyjdą przeciwnicy. No, już w miecza iść szybciej, kurde. Albo w jakieś osłony, nie wiem w co. Chociaż mamy 10 w tym momencie. Ja wiem, że to po drodze gdzieś tam zostawiam. Weźmy stąd. Szkoda, żeby to tam nie wytwarzało kolejnego. Szybko, kurde. O, już mnie biją. Dobra, mamy 16, nic nie zrobię. Znaczy, mógłbym zrobić tę bombę na patyku. Nie, ja kupię tę bombę na patyku. Dobra, ta przynajmniej dziabnięta. O, widzicie, ta bomba, nie? Więc teraz w sumie mogę się zająć typem. Jak kurde? O, ja pierniczę. To nie jest żaden easy mode, zresztą widzieliście. A no właśnie, bo teraz mamy większy ten, lepsze kopanie. Kurde, już godzina, a tak naprawdę z artefaktu jak nie było, tak nie ma. No ale to jak mówiłem, to będą takie pojedyncze odcinki raczej. Więc mam nadzieję, że lubicie długie. Nie wiem, czy zdążę. Może być sytuacja, że nie zdążę. Wydaje mi się, że więcej kulek trzeba będzie. Albo szybciej, albo większe. Albo nie wiem co. Come on. Już się coś tam dzieje, już to mnie napierniczają. No dobra. Rozwaliłem ten przez przypadek. Dobra. Jeszcze, żeby wybuchła ta bomba. Idziemy.
Dobra, czyli mi zmniejszyli faktycznie tę regenerację, kurde. Nie wiem, jak mam użyć. Jest 13. Bo tu jest dno już, okej. Tak? Jeszcze może nie do końca. Ale tu. Dobra, tu jest dno. Dobra, nie ma sensu. Puść, 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 puść. To może być nasz artefakt? Jak będzie na 6? Tak. Git. Dobra, już się bałem, kurde, że mega długo to będzie trwało, ze 2 godziny. Nie mam pojęcia, czy on jest, kurczę, na samym dnie, czy nie. Ale jest kobalt, który będę musiał zabrać. Aha, jeden. Super. Część weźmy za sobą, bo już bez sensu, żeby nie brać. Ale wydaje mi się, że zrobię taki po prostu przelot. Jeżeli przetrwamy tę falę. Ale muszę tego kopalta zużyć. Ulala, nie to. To. Mamy 21. Nie wiertło. Obrażenie od cięcia. Tu jest co? Obrażenie od bomby. Obrażenie od bomby. Stówka, odnowienie, wydłużenia plus 50. 25, ale mnie nie stać. Czyli tutaj 30. No kurde, to by było dobre. I tu jest 14. Nie stać nas. Ale też te pociski szybciej. O kurde. Dobra, ten zdech przynajmniej. Dobra. No, miałem ten przelot zrobić taki. A tu jest jeden kobalt git. Znaczy przelot. Takie pozbieranie tych zasobów po drodze. Wydaje mi się, że faktycznie trzeba będzie wziąć to. Prędkość. Polećmy sobie na sam dół. Zabierzmy teleport na sam dół, bo już nie wiem jak daleko, czy jak sobie to zrobimy. I widzę, że tutaj potrzeba przekopać się. Bo tu nam pokazuje mniej więcej te odnóżki, nie? Widać, że jedną po skosie tam. Z tego głównego artefaktu, nie? Wychodzą 4 odnóżki. Jedna na północ i po skosach. O. Dobra, to łazi. Czyli ten jest ok. Nie wiem, czy wodę potrzebuję. Chętnie kobalt bym uzyskał. Dobra. Raczej będę chciał się... Kurde.
przeteleportować. Myślę, że tutaj nie ma co. Jeden kobalt mamy, więc git. Dobra, mamy 10. Tu jest 16, tu jest 20, na patyku 14. Czy mamy coś za 10? Coś fajnego? Tu jest za 12. Bije pociski częściej przez krótki czas użyć na walkę. Nie mam pojęcia, jak to wziąć. Bo to jest to. Sonda. Lepszą sondę, spoko, której nie używaliśmy w ogóle. Teleportacja zasobów, może to nie być głupi dobry pomysł. Tylko mnie, ja nie będę się teleportował. Teraz myślę, że to trzeba lecieć już do końca. Twoją szybkość jeszcze bardziej. Nie. Bardziej mi zależy, że kule by się poruszały szybciej. Weźmy to. Okej. Okay. No dobra. Tyle. Niech te kule się poruszają szybciej. I będą więcej nosiły, czyli 4. Pociski, coś latającego będzie. Tyle. Dobra, dziabnąłem go. Okej. Okay. Dobra. Tej strony artefakt. Jest. Chyba? Nie, to nie to. Chociaż to może być po drugiej stronie, kurde, bo ja tak idę. Nie, to w tę stronę idzie. Chyba. Myślę, że mamy surowców tam pobranych trochę. Przede wszystkim, kurde, kobalt by się przydał. O, tu jest. Dobra. Okej. Ten i na północ. Nie mam pojęcia, czy on faktycznie tutaj jest. Czy to jest... po prostu mniej więcej kierunek, a tak naprawdę nie wiem, gdzieś jest tu. O. Dobra. Tak, on działa? Nie. Musi mieć nóżkę pokazaną. Dobra. A, nic więcej nie zrobię. Niestety. Czy ja mogę coś ulepszyć? Jakieś życie, kurde, 12. To mamy? Wytrzymałość? No. Właśnie. Dobra, w takim układzie, tak, bo to w końcu działa, tutaj nie, bo się kurde nie świecą te wąsy. Dobra, teraz się świecą, nie wiem, czy mają być wszystkie pokazane, czy nie. To pokazuje nam trochę na prawo. Dobra, tu jest jakiś wąs, dobra. Tak? Siedzi się? Tak. Bierzemy. Git. Lecimy. Także to ostatnia walka z nami. Która będzie wygrana, więc do momentu, kiedy
Fajna ta roślinka jest tutaj, kurde. Nie wiem, czy ona musi być na czymś, jakimś podłożu specjalnym, czy nie, czy po prostu. Dobra. O, ten! Idą te. Jakieś drzewa, nie? Kurde, to są te nowe chyba. Skurczybyki. Kopuła uratowana, odblokowany nowy rozmiar mapy. Git, zabite stwory, 101, rozbite skały, 816, przetrwane fale, 26, czas gry, 54 minuty. No, trudny. I teraz, bo jest nowy tryb, prestiż, zdobywaj punkty wysyłając do domu jak najwięcej zasobów, nim twoja kopuła zostanie zniszczona lub bezpiecznie opuścisz planetę. Ale wydaje mi się, że eksperymentalną technologię grawitacyjną, to byśmy jeszcze zobaczyli. Tego znawcę. Myślę, że też na trudnym, bo brutalny myślę, że nas po prostu zje. Bardzo szybko. No i weźmiemy sobie tę kopułę z mieczem. Następnym razem oraz właśnie tego znawcę. Tu mamy tarczę albo odstraszacz, nie mam pojęcia. Tu jest sad, co wydaje mi się, że po prostu będzie nam tworzył, nie wiem co, kurde, wodę. No jest ten prestiż, no to już wiemy. No i tyle. Dobra, kochani, myślę, że na tym sobie zakończymy jeszcze, no przynajmniej dwie. Ten brutalny sobie zostawię na końcu po prostu, bo wydaje mi się, że to będzie szybka akcja na zakończenie, że po prostu nie dam rady tego zrobić i już. A póki co, właśnie ten, jak widzicie, ten gościu po lewej, on tutaj, widzę, że on tutaj ma jakąś kulkę, którą rozpiernicza te wszystkie skały. O, tutaj widać, nie? Teraz, nie? Tu ma jakąś kulkę taką, którą puszcza w ruch i ona się po prostu odbija od tych skał. Spoko, zobaczymy. Myślę, że na trudnym zagramy właśnie, jak mówiłem, i z mieczem, i już. Także, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia. Następny odcinek to już będzie, kurde, w pierwszy dzień świąt. Także do zobaczenia. Pa, pa.